Hej ekipa, witam was Stanio, witam was ponownie w dziedzictwie Hogwartu. Kontynuujemy naszą część fabularną. Dowiedzmy się, co za skarb tak naprawdę mamy zdobyć i jak ma nam pomóc w dowiedzeniu się o sekretach naszych przeciwników. Zapraszam was na kolejny epizod. Dzisiaj zgodnie z obietnicą przejdziemy przez te drzwi. Tak, tutaj są drzwi skryte za tym dziwnym obrazem w postaci owoców, ale zanim tam ruszymy, rozejrzyjmy się, co dokładnie dzisiaj chcemy zrobić. Mamy dzisiaj bardzo ważną misję. Misję ukończenia hełmu Urkota. A ze względu na to, że został on skradziony przez bandytów, tych popielków, będzie czekać nas dzisiaj miłe spotkanie, miła walka, miłe pojedynki. A ja bardzo dobrze wiem, jak wy lubicie pojedynkować wraz ze mną z tymi złymi, podłymi. Więc na pewno to uczynimy, tylko no przyznaję, najpierw chciałbym się faktycznie tu dostać. Otwierać! O! Otwarte było! Nie trzeba było gilgotać, bo tu pamiętam, że ostatnio gilgotaliśmy tą gruszkę. No cóż, otwarte było, tak? Czyli klamka się pokazała. Zobaczmy, jak ta kuchnia się prezentuje. Jakie tu smakołyki mają. Jak wy tutaj robicie nam posiłki intrygujące. Mnóstwo kur. Dużo. No cóż, skoro tak jesteśmy, to zabawmy się jeszcze po raz ostatni. Zabawmy się pierwszy raz dzisiaj w Ale Homore. Może faktycznie tam coś sensownego będzie. O, było. Mamy. I otwarte. Dziękuję. Powiedzcie, coś będzie, coś fajnego. Coś fajnego. Zamkowy szalik. Okej. Okay. A widzicie, skrzaty. Skrzaty gotują. Wszystko tak. O, jak ładnie. O, i zakręć używają. Podoba mi się. Podoba mi się ta ich kuchnia. Jaka wielki gorzej. Ciekawie jestem, czy można wejść do góry. Nie można wejść. A, szkoda. Skupimy sobie coś. I tak jak było opisane to w książce, w Hogwarcie, cztery stoły na głównej sali odpowiadają czterem stołom w ich podziemiach. Czyli to, co jest tutaj podawane, magicznie ląduje właśnie na samej górze. No cóż, słyszę dzwonek, natomiast i już widzę skrzynię. Natomiast tu nie o skrzynię chodzi, bo to jest, chodzi oczywiście o... O. Muszę to namierzyć. Uwaga. Widzę cię. O nasze zwoje. Właśnie. Strona przewodnika. Kuchenne stoły. Gdy skrzaty domowe Hogwartu umieszczają na tych stołach przygotowane jedzenie, jest ono magicznie przenoszone na stoł wielkiej sali bezpośrednio nad nim. No właśnie, o tym mówiłem. Już mówiłem o tym, tak? A poczekajcie. To było niechcąco. To nie było niechcąco. Ja nie, to ja stąd idę. Coś ewentualnie tu jeszcze jest. Jeszcze coś jest. Jeszcze tu. Mamy drugiej. Kwatery skrzatów domowych. Zawsze praktycznie kreatywne skrzaty domowe Hogwartu stworzyły dla siebie przytulny dom, przypominając wioskę wśród beczek w kuchniach Hogwartu. Oczywiście nie można zakładać, że wiemy, jak ich mieszka nie wyglądają w środku, ponieważ skrzaty domowe dysponują własną niezwykłą magią. No tak. Ładnie. Ładnie się prezentuje. Rozumiem, że tu tyle sekretów, jeżeli chodzi o podstawy. Okej, okay, jakieś tu mamy muszle. Nowe chwyty. O, zmywanie. Mamy elegancka szkolna koszula. Fajnie. Przepraszam, nie chciałem. No nie, naprawdę nie chciałem. No nie, przepraszam. Ja już idę. Naprawdę, ja już obiecuję, zabieram ciastko i idę. O, no przecież to ciekawe. No właśnie, to jest coś, czego brakuje mi na głównych stołach, bo z głównych stołów nie możemy jeść. A tutaj jak najbardziej nas częstują. Dobra. Właśnie, to skoro tak, odwiedziliśmy kuchnię, tutaj słuchajcie, jeszcze słyszałem dzwonek. I właśnie widziałem kartkę, ha, mam cię. I w tym oto miejscu jest, uwaga. Beczki Hufflepuff. Aby wejść do pokoju wspólnego Hufflepuff, trzeba stuknąć w drugą beczkę od dołu na środku drugiego rzędu w rytmie Helga Hufflepuff. Błędnie stuknięcie spowoduje odmowę wstępu i oblanie octem. A
Aha. Druga tutaj? Nie mogę otworzyć, nie mogę jej jakoś poszukać. A niestety! Zostałem oblany! Czyli widzicie? Nie można się dostać, jesteśmy oblewani octem. A chciałem zakombinować. No nic, słuchajcie, w każdym razie, skoro już tu jesteśmy, to wracamy do naszej mapy, do naszej fabuły, bo przecież to mamy robić. Mapa świata nas interesuje dzisiaj i przenosimy się do akcji. Więc w misjach oznaczamy, żeby wiedzieć, gdzie to jest. Helm Urlotka. Cześć misję, dziękuję. Wiemy więcej. Wracamy do naszej mapy. I jeszcze raz. Gdzie, skąd to zaczynaliśmy? Tutaj byliśmy. Na tym miejscu jest jaskinia kolekcjonerów. Tak. Więc podróż szybka do tej jaskini. Jesteśmy w tym miejscu, w którym właśnie chcieliśmy być. Tylko tak, na początku postawiajmy trochę pogrzebałem w zaklęciach, a na pewno tak one nie będą. Ustawimy je następująco. Eksplorując po prawej, jakoś mi podchodzi to. Ustawimy tutaj wybuch i Levioso i Akio tutaj może być. Natomiast w drugim ustawieniu tutaj mamy zamrożenie, będzie na przykład tu. I chyba to będzie ok. Nie musi być, chyba że depulsja musi być gdzieś. Próbujmy takie ustawienie i zobaczymy, jak nam to się przyjmie. Póki co idźmy zgodnie z naszą wytyczoną ścieżką. Chcę pójść, bo prawdopodobnie tu jeszcze jakieś przedmioty będą, jakieś fajne bonusy. Jakieś nowe może otwory do pokonania, zdobycia lootu, bo też nam na tym przecież zależy. I właśnie a propos Mroczny Wilk. No Mroczny Wilk, no to zapraszamy. Jakieś fajne rzeczy? Revelio. Mamy tu nic do zebrania? What? Pusto. Jeda. Mroczny Wilk. Kupiłem wroga za pomocą Petrificus Totalus. Chcę zrobić, tylko żeby nam nie uciekł. Poczekajcie. Właśnie tylko jest najgorsze jest to. Że no, człowiek powstaje sobie zaklęcia i teraz co? Musi sobie zmienić, bo chce kamuflaż wrzucić, tak? No to wrzućmy. Spróbujmy podejść. Podejść, zrobić to wyzwanie. Nie. No akurat spojrzał się w tym kierunku, no co za typ. Jak mam ci Petrificus Totalus zafundować, jak ty akurat patrzysz na nas swoim głupim wzrokiem? Podejść ciebie obok raczej nie ma jak. Prawda? No właśnie, jest w pełnym zasięgu. No i teraz co? Czy chcemy to zadanie? Próbować możemy? Okej, trudno. No niestety, słuchajcie, nie dało się. Jak widzicie, nie dało rady. Bo tak moglibyśmy czekać nie wiadomo jak długo. A tak po prostu się nie da. Dobra, przewróciliśmy stare. Niestety, bo chciałem zrobić wyzwanie. Jak widzicie, nie podało. Nie podobało się i nam popsuli. Bo wilk musiał się akurat odwrócić w złym momencie. Bywa. Dobra, lecimy dalej. O, jest drugi wilk. Co tym razem mamy do zrobienia? Halo? Też mam Petrificus Totalus. Żeby nie było, że ja zejdę i będzie już pozamiatane. No, wyzwanie? Nic, nie mam. Depulsio! Co, depulsio mam użyć? Dobra, rozumiem. Okej, zaliczone. No i super, bardzo się cieszę. Ale depulsio według mnie jest... Nie no, spoko jest z zakręciem. Nie wiem, czy nie, ale jest... Jest dla nas Akio bardziej przydatne, bo możemy szybciej rozwalać wrogów. Dobra, w każdym razie bierzemy. Idziemy. Tu są jakieś rzeczy jeszcze. O, kasa. Wziąłem to futerko z tego wilka, bo tak się nie zorientowałem. Wziąłem. Dobra, słuchajcie, to w takim razie lecimy. Zadziałajmy, zobaczmy co tam się skrywa, jakie przedmioty są do zebrania. Tu są? Obiny, wrogowie? Zobaczymy. Lecimy. O, słyszę gobliny, jeżeli się nie mylę. No nic, będziemy musieli tutaj powrócić zdecydowani z eksploracją.
północnej części Hogwartu. Natomiast na pewno nie idziemy tędy, bo tędy nas nie prowadzą. A tam chyba jest wejście tak czy siak do innego przeciwnika. Tutaj mamy za to jakieś wejście dwóch. I tell you this. Hogwarts is lucky they've got protection charms. A i to was powstrzymuje. To was powstrzymuje, żeby się dostać do Hogwartu. No właśnie. A tak ja myślałem, tutaj są pajączki. Okej, okay. Spokojnie dam znać, kiedy będziemy je likwidować. Dam koniecznie wam znać. Natomiast mamy Kugwar. Kugwara uwięzili. Jak tak można? Trzeba go wolić. Nie godzi się. Kugwar był więziony. To tak, nie mogę się skupić, gdzie jest. Okej, jest. I mamy to. I o to właśnie chodziło. Kugwarze, jesteś wolny. No. Czuję się wolny. A my wchodzimy, tylko właśnie tak. Czy wchodzimy na atak na dziko, czy chcemy się ukryć? Może zróbmy to. Tak jest, popiełki, zobaczmy gdzie oni są. Ja widzę was. Próbujmy zadziałać. Ile leży? Okej, super. Wow, a co tam trol wyszedł? Okej, tam coś dziwnego, bo trolla widzę. O co chodzi? Wow! I ten troll na nas zaszarżował. O co poszło? Odbierz złodziejem hełm. Super, fajnie. A troll na mnie tutaj. Jak to tak? Co za troll? Dawaj trolla. A rozwala. Hej, dostał własną trzymaczugą. Trafiam go własnym głazem. Umieńcie się? O, nie. Przełam zakończenie tarczy, rzucam sobie w tej magii. Rozumiem. Panowie, nie na mnie, bo się zdenerwuje. Wiecie co, ja się tak nie bawię. Wy macie trochę, ja idę. O i super, i pograjmy teraz. O. Macie trolla, to jak ja mam się tutaj bawić? No nie, to jest niefajne. Wzięliście sobie trolla. Expozo. Tak. Dalej. Okej, widzę, że troll jest za mną chyba. O! Już wiem, jak zablokować kamień, interesujące. Oni jakimiś pioronami rzucają. Oby panowie. Okej, unik. Na samego siebie bijesz, nie wiem czemu. Troll, widzę. Okej, troll się teleportował. Dobrze. Okej, nie rozwalamy. Spróbuję jeszcze raz, troll. Jeszcze raz, dawaj. Dostał! I pięknie. Teraz spróbujemy starożytnej magii na tobie. Trzeba zakończyć tarczy, rzutem tarczem. A nie, to zakończyć tarczy. Dobra, spróbujmy. Nie działa? Nie, Akio nie chciałem. Okej, a może ja bym tak... A nie to. Ale żebym wbił bezpośrednio. No nie, co to było? Okej, unik. Nie działa na niego z podstawowe zaklęcia. Co za trolla? Trollolo. Uciekaj. Trollolo nie zadziałało. Ale zadziała to. No. Pokonaj trolle. Patrz, co zostało. No i to teraz się zrobiło ciekawie. Bo obóz bandytów, popiełków został zaatakowany przez trolle. A trolle działają, z tego co pamiętam, albo mi się wydaje, na usługach właśnie naszych goblinów. Teraz pytanie, czy mam słuszność? Nie wiem, ale zielarstwo poziom drugi zgadnąłem jakąś kolekcję.
Szukam jeszcze czegoś, tutaj nie postawiłem. Dyson grzyb. I dobrze, zabieramy. Proszę tam wrogów w zakrzakach, więc zakrzaków pewno. Tutaj mamy zbierz. Tmarki trolla! Wow! Mamy dodatkową misję zrobioną dzięki temu. Fajnie, podoba mi się. Tu sobie to pozbierać. Tam coś się świeci? Poczekajcie, bo tu coś się świeci. Co się zadziało? Kogłar! Poszedł sobie rybki łowić. A my przy okazji też możemy pozbierać te seks pijawek. Już na pewno gdzieś tam przyda. Dobra, wracając do naszych tutaj klonów, rzeczy, które musimy zebrać. Tak, obóz drani. Szukujmy. E-skrzynia. E-skrzynia i w skrzyni na pewno skarb. Tak jest. O nie. This is for Rookwood. Try not to make this too for me. Chodźcie, dobra. Watch the light go out of your eyes. Come on. Stupid, you are free. Akia. Confringo. Expelliarmus. Nice try. Levioso. Tango. Ridley. Okej, jakaś czarna magia tutaj się odprawia. Nie podoba mi się to. No. Confringo. Już, dziękuję. Expelliarmus. Is this Hogwarts? Okej, użyj repulsor, by zakończyć rzucanie przez zapociąg opieków Reduko. Akio. A po co? Ej. Ładnie, podpaliło. To muszę uniki robić teraz. Redukto, ja ci dam redukto. Wow, ile tego, no ile tego masz, towarzystwa? Okej, okay. Teraz muszę się uleczyć lekko. Okej, dostał jeden. Aha, ja wam dam. No kurczę, się zrobili odważni wszyscy. A nie ciebie chciałem, no bez przesady. No właśnie. A, nie ciebie też chciałem. Po co ty mi tutaj? Dobrze. A ci dałem tą dudę. Okej, okay, teraz mam przerwę. I dziękuję. Tak się bawimy. Masz rację, a to koniec. Jeszcze ktoś? No niestety. Nie ma świadków twojego zwycięstwa, ale tak to już bywa. Nie wiem, czy za takie coś nie trafilibyśmy do Azkabanu. Ale wolę się nie dochodzić. Wolę się stąd zawijać jak najszybciej, tylko jeszcze tam zgadnę. Bo widziałem z tyłu namiotu coś było. Gdzieś tu? Nie, to w samym namiocie. A tam znowu mamy... Mamy znowu sekrety Marlina, które na pewno będziemy zwiedzać. Nie tylko, czy na pewno... Właśnie. Gdzie to jest? A tu, jej, tam myślałem, że za skrzynią jakoś tu jest schowane. Ale patrzcie, że nie mogę tego podnieść. Chodzi. O, teraz mogę. Dziękuję, no za 11 monet się rzuciłem. O, biedny panie, co zrobić? No tam na pewno się udamy, natomiast teraz zwróć Logokiemu? Lodgokowi, przepraszam, Lodgokowi. No to wracamy oczywiście tą samą drogą. O, może jeszcze przyjdzie nam się z kimś pobić. Wbić dzięki temu na doświadczenia. Na przykład tych dwóch jeszcze bym zlikwidował po drodze. Skoro już się dzisiaj lejemy z gangsta, to zróbmy ich też. Gdzie wy jesteście? Okej, ten rozwalony. O i już. O zabawie. Jak widzicie, jak się nawet bardzo nie napracuje na tych podstawowych. Ten dostał dwa razy skrzynią, tamten dostał nawet w sumie nie wiem czym.
ale nic wartościowego nowego nie mieli. Wyczyszczone. Po co śmieci w lesie rozprzątać? Wow! Wow! A co to było? Znowu? Ciemne moce? Znowu przeciwnicy? Zapraszam! Ja jestem gotów! Who lived here, I wonder? Tutaj? Kiedyś się dowiemy. Póki co wróćmy! Może jeszcze tutaj przejdźmy? A tu? Również popiełków. Tak? Dobra, chłopaki. Dawaj. I jeszcze tu poprawę. I już. Jeszcze ktoś? Mówiłem, że śmieci trzeba z lasu sprzątać. Nie wolno śmieci w lesie. Tu się obóz. Ktoś? W fazach? Nie? A tu coś jest. Pewnie się dowiemy w przyszłości. To? Natomiast teraz. Nie wiem, świecą się te walki? Nie wiem. O-o! O-o! Czy nie powinienem tego chyba otwierać, co? Co ja zrobiłem? Ja sobie stąd idę. Sorry. Nie chciałem tam nic klikać. Ale wiem, że trzeba te wazy rozwalać, chyba żeby właśnie coś aktywować. Wrócimy tu jeszcze. Wrócimy tu jeszcze. Natomiast teraz bardzo fabularnie. Wracamy ze zdobyczą. Mam nadzieję, że kolega dotrzyma umowy. Byłoby to bardzo, bardzo niefortunne, gdyby ta umowa została zerwana. Jesteśmy coraz lepsi w tej magii. Wiadomo, że to nie jest jeszcze jakiś mega poziom. Mysterious and a bit unsettling. What to do? Jak to co robić? Pogadać. I retrieved the helmet from the Ashwinders. Well done. This is sure to impress Ranrok. The helmet shines even more brightly than I imagined. The etchings, the contour of the profile, remarkable. No, gdybym był chamem prostakiem, to pewnie bym powiedział to drugie, ale. It looks jeszcze stunning, nie teraz. Rock. I see why you wanted it back. You did the thieves a service by recovering it. I know many a goblin who would have killed for it. Ah, then I am glad to be rid of it myself. Thank you. This should earn Ranrock's trust. I will take it to him immediately. It may distract him from his search. His search? It is merely an inkling. You have impressed me greatly, friend. I am glad that I trusted you. Aha, we shall speak soon. Best to keep our arrangement quiet for now. Many will not believe that our aims might possibly be aligned. Coś wiesz. Coś wiesz. Mów tu. Halo. Ty coś wiesz. No, pogadajmy jeszcze. Halo. Mamy poziom 20. Świetnie. Super. No dawaj. Ale nie. Ty coś wiesz. Jakich poszukiwań? Ej no. No nie. Hello, friend. I wonder if you might stop by the Three Broomsticks when you can. I would like your help with something. No, on coś wie. As I mentioned, my sister Anne misses Hogwarts, and she hasn't been herself lately. I'd like to take you up on your promise to visit her with me. I'm heading to Feldcroft soon, so I look forward to seeing you there. It's just south of Hogwarts. By the way, hope you're faring well with the blasting curse. It's still one of my favorites. Może. Now that you've attended Beasts class, I've asked Deke to assist you in using the room to further your studies in that regard. Please meet him there when you can. I've not heard from my Uncle Roland in quite some time. I've been beside myself with worry. Could you meet me in the courtyard? No ludzie kochani, moją skrzynkę pocztową zapchacie. A ja chciałem tu z kolegą porozmawiać, bo on coś wie, to nie chce powiedzieć. No i mocie, no i mąż, no i nie dowiem się. Ech.
Milcz nabrał wodę w usta, chciał już powiedzieć nie, no nie. No dobra, zobaczmy w takim razie, jakie te misje jeszcze, mam nadzieję, że fabularne, jeszcze coś zgadniemy. Cieniu posiadłości, mam cię z Sebastianem Feldecori. Mam trochę radości, jak jest siostra Anna, dobra. I ze smykiem Kapskawa i Krosno. Okej, okay, dobra, na razie lecimy do posiadłości. Śledź, lokalizuj na mapie. Gdzie to jest? Ło, panie! Panie! My tu byliśmy. A no my tak, bo byliśmy na oblocie. Ale to wywijało cię. Potężnie. Nie mamy żadnej szybkiej podróży tutaj. A mamy tutaj. To więc co? Skoczymy stąd. Zgodnie z fabułą. Po drodze skoczymy na miotle, polatamy, pozbieramy przedmioty. Wprawdzie pewnie ich tu jest mniej, ale mimo wszystko spróbujmy. No i super. Teraz tak. Pytałka. Jej. Jak to Kilik zasugerował. Revelio. Tego obszaru więcej widzę. Widać zdecydowanie więcej, tylko my chcemy teraz to zbierać? Nie wiem, no trzeba by to zbierać, bo jednak wiecie. Tutaj. A to są domy ludzi. Jak mam wchodzić bez pukania? Po prostu. No właśnie. Ciemny kapelusz zielarza. No ale wychodzi na to, że może być warte jednak to nasze zbieranie, bo jednak może tutaj coś być fajnego do załatwienia. Szanowny pan. Patriarki. Hello, nice to meet you. Oh, hello. The name is Porrick Haggerty and this is my shop. What may I help you with? I'd like to ask you about your shop, if you don't mind. Certainly, that'd be fine. What would you like to know? What sort of products do you sell? I sell all manner of beast products. I always found beasts interesting and there's quite a market for them. Fancied I could make a profession out of it. Aha. Ja to kiedy? How long have you been living in Irondale? All of my life. My sister and I were raised here. I stuck around. She had other plans. Szanowny pan wygląda jak na świętego Patryka ubrany. I hear there's a goblin mine near here. Have you ever seen it? I've been near it, but never in it. I could likely find some valuable beast products, but it's not worth the risk. Ranrock's loyalists are not ones to be messed with. Okay. What do you have for sale? Pokaż właśnie. No może coś kupimy ekstra. What can I help you with today? O proszę, proszę. Ruga gra. Uruk. Garborga. Utro. Guary. Ohohohoho, włosie jednorożca. No to ładne, ładne pan tu rzeczy. Ale w sumie skoro już tu jesteśmy. Hello, nice to see you again. You as well. What can I help you with? What do you have for sale? Ja bym chciał tutaj jeszcze sprzedać. Nadmiar tego, co mi zbywa. Bo mamy tego przecież trochę. Sprzedajmy. It's good luck for me you stopped by today. Tak, 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 dobrze, dobrze. Ja też mogę go posprzedawać, spokojnie. Mam 45, tu mam jakieś rękawice, które też są słabe. Po co to trzymać, tak? 38. Geometryczna plena domu. Fajnie, ale to skórka wystarczy, więc nie potrzebujemy. Mamy tak, 40. Znakomite, a tu mamy wyjątkowy, drugi poziom. Według mnie to. Tutaj mamy 52, więc 45... automatycznie out. Tu mamy 44, a tu mamy 43. Okej, okay. Już wiemy. Kolejne zachowane. Glad you were able to stop by. No widzisz. No co, idziemy na piechotę? No trzeba by pozwiedzać. No to wiadomo, że tutaj ten spacer może trochę zająć. A dzięki temu przy okazji może coś zgadnąć. Albo nie. Lecimy. Chyba, że... There's no telling what lies in wait for me in there. Nie wiem, czy... A, są te muchy, dobra. Wiem, że tutaj nic nie pozbieram po drodze. No, faktycznie ma typek zasięg. Dobra, lecimy. Są jakieś góry, jakieś wnęki.
Dużo Rebellion. Rzeczy, jak widzicie, mnóstwo tajemnic do zwiedzania. Katakumb. O, ja tu nie mogę się dostać? Ja muszę lecieć naokoło. Wiele wyjaśnię. Wiele wyjaśnię na tą ścieżkę, którą nam każą kazali wybrać. Ale tak, widzę wrogów nie ma. To jest spokojnie. A nie, przepraszam, są. I to jak pod... Ups. Czy kto tam był? Jakieś bestie tam. To były bestie dzikie. O, ale my mamy balony. Ale przepraszam, nie dzisiaj, dzisiaj się nie zamieniam balony. Tak, no lecimy, bo obiecaliśmy. Lecimy, o, jaka baza, jeju, jakie kolce. Rozumiem, że jest to okupowane jakieś, w jakiś sposób? Nie wiem, może jakiś zamek, o. Landujmy. Daliśmy. Rebellion. Ale dobra. Mamy to. Co, w tym domku mieszkacie? To jest jakiś punkt zbiorczy. Bieramy, czekamy. Natomiast w tym miejscu zatrzymujemy się z naszą historią. Dalsze przygody, spotkanie z siostrą naszego przyjaciela. Dowiemy się o tym wszystkim już z kolejnego epizodu. Jeżeli ten wam się natomiast podobał, pamiętajcie o łapkowaniu, polecaniu, komentowaniu. Pozdrawiam was. Magicznie Staniu. Na razie, hej!